ich jeszcze nie widział, ale słyszał o nich już nie jeden. Obrazy grupy The Krasnals pokazywano w większości najważniejszych galerii na świecie. Dziś po raz pierwszy anonimowi artyści zaprezentowali swoje prace w Polsce. W Warszawie tradycyjnie wystąpili w maskach. Anna Morawska. Krasnale po raz pierwszy wystąpiły publicznie i pokazały swoje obrazy poza internetem. Choć do końca pozostały tajemnicze. Dzisiaj miał nastąpić taki zjazd krasnali, ale czy to są prawdziwe krasnale, to już nie wiem. Na wystawie w warszawskim skwerze zaprezentowano 12 najpopularniejszych postaci świata polityki i popkultury. Świat nam urodził całe mnóstwo celebrytów i różnego typu wariatów, a tymczasem jest tak, że w sztuce w zasadzie twarzą artysty, jego nazwiskiem, jest jego dzieło. Szokują i obnażają absurdy już od półtora roku. Obrazy, które malowali najpierw, były jakiegoś rodzaju pastiszem prac Wilhelma Sasnala. Stąd też kojarząca się z nazwiskiem Sasnal nazwa Krasnals. Artystom udało się wystawić na licytację obraz podpisany Wielki Krasnal w najdroższym domu aukcyjnym w Londynie. Sprzedali go za kilkadziesiąt tysięcy dolarów. W ten sposób ośmieszyli Sasnalomanię. The Krasnals to taki bardzo fajny, zdrowy objaw kulturze, że kiedy jakieś balony są już za duże, to znajdą się zawsze coś chętni, żeby je przekuć. Zebrane podczas aukcji pieniądze zawsze przeznaczone są na chore dzieci. Dziś obraz z premierem i prezydentem kupiono za 9,5 tysiąca złotych, a z Michaelem Jacksonem za 14,5 tysiąca. Nikt ich jeszcze nie widział, a wielu ich zna. Grupa The Krasnals rewolucjonizuje rynek sztuki w Polsce. Kopiują i przerabiają znane obrazy. W ten sposób wyśmiewają sztukę wysoką, do której dziś sami się zaliczają. Anna Morawska, Panorama.